ABONAMENT W TAXEON. Jak dokonać płatności? W tym filmie pokażę Ci, jak szybko i w prosty sposób opłacić ABONAMENT w TAXEON i uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności w programie. Jeżeli chcesz dokonać płatności za ABONAMENT w TAXEON, w pierwszej kolejności zaloguj się na swoje konto i przejdź do sekcji Profil w prawym górnym rogu obok adresu e-mail. Masz dwie możliwości wyboru abonamentu. Abonament roczny 12 miesięcy lub abonament miesięczny 30 dni. Przy tej okazji zachęcam do wyboru rocznego abonamentu, który pozwala obniżyć wydatki na prowadzenie księgowości własnej firmy oraz eliminuje konieczność pamiętania o co miesięcznych płatnościach i zapewnia nieprzerwany dostęp do systemu przez kolejne 12 miesięcy. Jeżeli chcesz opłacać abonament miesięczny i wyeliminować konieczność pamiętania o co comiesięcznej wpłacie, skorzystaj z automatycznej płatności kartą. Uwaga: Jeżeli dokonujesz pierwszej płatności, wybierz abonament, który chcesz opłacić. Na potrzeby tego filmu dokonamy ponownej płatności na 30 dni. Ustawiamy metodę płatności na ręczną i wybieramy zapłać. Możesz dokonać płatności wybierając najwygodniejszą metodę spośród widocznych na liście. Dostępne formy płatności to Blik, przelew online lub tradycyjny oraz jednorazowa płatność kartą. My zapłacimy Blikiem. Po kliknięciu opcji Blik zostajemy przekierowani na stronę, na której powinniśmy podać kod Blik. Po zautoryzowaniu transakcji w naszym banku wpłata zostanie zaksięgowana automatycznie. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, zostanie wystawiona faktura. Dostęp do programu będzie przedłużony zgodnie z naszą wpłatą, a koszty związane z zakupem dostępu automatycznie zaksięgowane w odpowiednich kolumnach KPIR. Faktura za opłacony abonament zostanie wysłana do nas pocztą elektroniczną, a także będzie widoczna w programie w sekcji Profil. A teraz sam przekonaj się, jakie to proste. Dziękuję za uwagę.